Siemaneczko, w 115 części Let's Play Gothic 2 Nostalgic Edition. Nowy obóz, tylko w zmienionej wersji i bez najemników i szkodników. Musimy go zeksplorować. Tam przy bramie zostały dwie takie... kurde... pizdeczki, które czekają, aż my wszystko zrobimy. I pewnie później nas jeszcze frajerzy zdradzą, znając życie. Już przezornie sejwuję, bo tu była brama. No są tutaj. Tylko jeden jest? Znowu jedna z tych cholernych jedna bestia. Mniej. Powinnaś trochę szybciej reagować, Shani. No. Tutaj Jarvis stał, nie? Chodź, 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 moja kochana. Jakieś słyszę niepokojące dźwięki. A, wilczki. Jedna bestia. Dobra. Mniej. Come on. Jedna bestia mniej. Spróbujemy się może na górę dostać. Zobaczymy, co tutaj jest. Potem pójdziemy do tej karczmy. Tylko jeśli w ogóle będzie taka możliwość, żeby dostać się na górę. Mam kolejne wilczki. Tony Expa jednym słowem przed nami. Między odcinkami nic nie robiłem, nic nie nagrywałem. Kurde, myślałem, że te durnie dwa przyjdą z nami upolować tego smoka. Znowu jesteśmy skazani na siebie. Czyli jednym słowem, no może być ciężko. Krótko. No nie podoba mi się kolorystycznie. Nie no, tu aż muszę zapalić pochodnie, bo naprawdę jakoś brzydko to wygląda. Coś tutaj ciekawego. Skóra lodowego wilka. Dobra. Jakieś tam drobniaki. Dziwne, co tutaj złoto robi. Raczej bryłki rudy tutaj powinny być, nie? No ale nic, dobra. Idziemy na górę. Zobaczymy, co na górze jest. Jakaś skrzyneczka może? Nie, na górze jest jedno wielkie G. Dobra, Shani, moja kochana. Idziemy dalej, zanim pójdziemy do tej karczmy. Chodź. Idź przy... To może sprawdzimy od tej strony, co tutaj się dzieje. Pamiętam, że tu było polowanie na topielca swego czasu. Który chciał rozpieprzyć Tamę, nie? Już nie pamiętam, kto był tam inżynierem i budował tą Tamę. W końcu cię dopadłam. No muszę mieć tą po... O Jezu, golem tam jest. Muszę mieć tą pochodnię, bo jakoś naprawdę jest... to są dwa golemy. Trochę się zejdzie z nimi, no ale dobra, no rozpieprzymy je. Golemy działa wyjątkowo zajebiście. Mocniej niż zwykle, tak mi się wydaje. Może mi się po prostu wydaje, no nie wiem. Jedna bestia. Dobra. Mniej. A tam jest nasza pochodnia, myślałem, że tam jakieś ognisko jest. To jest drzewo obalone w taki sposób chyba, żebyśmy mogli wejść na górę, nie? Mam jakieś takie przeczucie. Kurwa, brawo. Tylko ja mogłem tak to zrobić. No Jezus, teraz Bezi będzie kurwa salta nakurwiał. Ej, Bezi, 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 proszę cię. Dużo wilczków. Dobra. Shani, mogłem jej powiedzieć, żeby tam została, no ale powiedzmy, że może nie zabije się. O Jezu, tu jest golem, kurwa. A czy jest sens, żebym tutaj łaził? Może przejdziemy tak, wiecie, niezauważenie. Niezauważenie. Kolejne wilki. Dobra. Wiecie co, strzelmy sobie potkę. Zajebiście, że się pojawiłaś tutaj, Shani.
Czy tutaj był sens przychodzić? No kurwa, to nie był chyba dobry pomysł. Wino i bryłka rudy. No i teraz musimy zejść. Aha, jesteśmy przy tym wodospadzie, a tam po prawej... Kurwa... Shani spadnie tutaj na dół, więc chodźmy tutaj na dół. Dobra. Tu jeszcze kolejne wilczki. Siemano. Nie. W Bezji. Jedna bestia mniej. Dobra, pięknie. Tak jest. Tak jest. Jeszcze tego golema możemy tam na górze rozpieprzyć. Znaczy tamtego to już osramy. Niby exp to exp, ale spodziewałem się czegoś więcej po tej kłodzie. Tu jest jakiś zwój, no dobra, chociaż tyle. Dobra. Najwyżej powycinam trochę te walki, zobaczymy. Chodźmy teraz do tej karczmy na jeziorze, bryła lodu, zajebiście, warto było. Może raczej nie. Pamiętam, że tu chatki były w jeziorze, nie? Jak się zanurkowało. Czy tam coś więcej jest? Nie, tu jest jeszcze pieprzony ognik. Siemano, panie ognik. Panie ognik. Dziękuję. Jaszczury, no dobra. Jedna bestia mniej. Dobra. Nie po problemie. Już tego złomu nawet nie zbieram, bo już mi się po prostu nie chce. Tam będziemy szli do kopalni, to więc pójdziemy tam później. Tych drzew chyba tu nie było, nie? Nie kojarzę. Przez chwilę myślałem, że tu jest zamurowana ściana po prostu, nie? Już bym się troszeczkę zdenerwował, jakby tak było. Wino. Raczej powinna stać bardziej ryżówka niż wino, chociaż ryżówki pewnie też tutaj będzie w ciul. No właśnie. Nie wiem po co to zbiera. Tak szczerze mówiąc. Kuferek. Tu był jakiś alchemik na górze, nie? No, sporo piwa. To okej. Dobra, zobaczmy co będzie na górze. Nie za dal. Dziwne odgłosy jakieś słyszałem. Aha. Dobra, już wiem co to za odgłosy. Dobra. Jeszcze tutaj golema nie spodziewałem w tym miejscu. Często dźwięk się baguje w tej miejscówce, nie? Takie wrażenie mam. Co mamy tu? O! Nawet sporo rzeczy. Dziwne trochę, że bez ich stanął, ale... Dobra. Tam na górę tutaj jest sens, żeby tutaj wejść jakoś. O, tam coś jest, przepraszam bardzo. Kurry. Ejku, Bezji, proszę cię, Bezji. Bezji, proszę mnie nie denerwować. Proszę mnie nie denerwować. Tam coś jest, tam jest jakiś szkielet. Dokładnie. Mhm. To super. A gdzie Shani? Się bałem, że gdzieś spadła na dół. Chodź tutaj, kobieto. Dobra, jakoś tam sobie poradzisz. Ja jeszcze i tak muszę tu iść po drabinie na górę. Gdzie ten alchemik sobie przesiadywał. Chyba była z nim ciekawa historia, nie? Bo on się wyrwał od ryżowego księcia i przeszedł tutaj do roboty.
Bardzo chętnie. Okej, okay. Tutaj mieli trochę tego piwa nawet, nie? Pokitranego. Dobra. Jabłuszko, zajebiście. Pamiętam jak na początku gry, jak ja szukałem tych jabłek, kuziwa, robiłem wszystko, żeby jakieś jabłko głupie znaleźć. Ale było potrzebne do tego zadania cholernego. Szani, tu masz drzwi, skarbie. Coś takiego jak drzwi. Super. Teraz tu trzeba z zalady wyjść. O, to już wiedziałem, że będziesz miała problem. Dobra, jakoś tam sobie poradzisz, jak tepniesz się albo coś. Pamiętam, że tu było zawalone i dość pomniejszona ta była jaskinia w normalnym goticzku. Zobaczymy, czy modyfikacja coś tutaj podziałała. Jedna bestia mniej. Dobra. Jedna bestia mniej. Mamy tutaj wilczki też do rozpieprzenia. Jedna Dobra. Bestia mniej. Zapraszam. Trafi do strzała? Nie. Dobra. Pięknie. Dzięki, Szani. Teraz czas pogadać sobie ze smokiem. Trochę się boję, że to może nam nie pyknąć tak, jakbym chciał. Jakiś dziwny dźwięk usłyszałem, no ale dobra, mniejsza. Gdzie mam te amulety? Okej. A może zwój, a ogniste strzały? Ciekawe jak ogniste strzały. Nie no, ja mam już tak zajebisty łuk, że ogniste strzały to pewnie. Spróbujemy na razie standardowo łukiem go rozpieprzyć. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Oby nie respił sobie golemów lodowych. Dlaczego zakłócasz mój odpoczynek? Czy mam się zakopać jeszcze głębiej, byście mnie wreszcie zostawili w spokoju? Zaprawdę jesteście niezwykłymi istotami. Nieważne ile razy przetoczy się przez was lodowaty wicher śmierci, zawsze znajdzie się jeden, który powstanie z popiołów, myśląc, że sądzonemu być bohaterem. Ale to się wkrótce zmieni. Osobiście dopilnuję, by tym razem żaden z was nie powstał. Milcz! Na moc świętego oka, które powierzono w moje ręce, zaklinam cię, odpowiedz na moje pytania. Pytaj więc. Twoja wiedza i tak na nic ci się nie zda. Kim jesteś? Jestem Finkrek, pan lodu i śniegu, strażnik spotkania i ten, który zakończy twój nędzny żywot. Oczywiście. No oczywiście, jakby mogło być inaczej. Któremu bogu służysz? Jakież to przeklęte bóstwo pozwala, by tak odrażające istoty jak ty chodziły po naszym świecie? Próżno się trudzisz, próbując ogarnąć znaczenie naszego spotkania, mały bohaterze. Beliar nie tylko pozwolił na nasze przybycie. On kazał nam tutaj przybyć. Wsłuchani w jego święte słowa nie spoczniemy, póki nie spełni się jego wola. Już wolę być przygotowany. Jak mogę pokonać twego pana? Mój pan jest wszechpotężny i niemal niezwyciężony. Gdybyś okazał niemal się wystarczająco głupi, by stawić mu czoła, czeka cię długa, powolna śmierć w okrutnych męczarniach. Nie pierwszy raz słyszę coś takiego. Niemal niezwyciężony, a więc można go pokonać. Mów więc, co muszę uczynić? Aby stawić mu czoła, musisz posiadać rzeczy, których on nigdy nie pozwoli ci zdobyć. Co dokładnie? Musisz posiąść najwspanialszą zbroję, jaką widział ten świat, i założyć ją do ostatniego starcia. Potrzebujesz oręża, który wykonano specjalnie dla ciebie. Ale najtrudniejszym do spełnienia warunkiem jest znalezienie 5 towarzyszy gotowych pójść za tobą. Na pewną śmierć. To chyba jest najprościejszy Dopiero warunek. Wtedy możesz stawić czoła mojemu panu. Nawet będę miał więcej niż 5. Władza oka nade mną dobiegła końca. Twój czas. Dobra.
Nie, Shani wali w te... Kurde, uwielbiam to. Zmniejsz się, zjebie. Dziękuję. Dobra, walę ciebie. No nie. Może tego dobijmy wreszcie. Zostawmy tego Shani. Ja pierdolę, Shani to jest jednak kretynka. Ale może jakimś cudem się uda. Ja pierdzielę, udało się. Cud jakiś. Naprawdę, Shani... Może trochę cię skrytykowałem, ale daliśmy radę. Ale co ona robiła? No widzieliście sami. No miałem prawo powiedzieć, że nie grzeszy rozumem nasza towarzyszka. Kurwa, napierdalała golema, którego przyzwałem. Brawo. Daj amulet i zrób... Zrobiłem w ogóle sejwik. Zróbmy jeszcze raz dla pewności. Dobra. Zajebiście. Chodźmy po skarb. O tak. Dużo, dużo złota. Jakaś tabliczka magii, niestety. Wolałbym... Co tam jeszcze było? Kurwa, nie zerknąłem. Wreszcie jest, kurwa, już się bałem, że coś jest nie tak. Smocze jajo, wreszcie mamy. Trzeba będzie je chyba Bennettowi pokazać, nie? Chyba tak, czekajcie. Dobra. Okej, okay, chyba wszystko mamy. Coś jeszcze miałem tutaj. Do zebrania, tą tabliczkę przeczytamy za moment. Tylko tak, to smocze jajo bym zobaczył. Jajo jest ciepłe, a ze środka dochodzi słaby dźwięk jakby drapania. Wiadomo co zaraz będzie. Dobra, jestem ciekaw tylko gdzie jeszcze są te dwie fajtłapy. Czy one tu się nigdzie czasami nie zrespili? Nie... a co mamy za przejście tam? Przejście tam, tam chyba był Lee i Magowie Wody, nie? To ciekawe. Patrzcie, byłem przekonany, że zrespią się i przyjdą tutaj te fujary, ale jednak nie. Dobra, to jeszcze sobie sprawdzimy tą miejscóweczkę. Do końca. O proszę, to jednak modyfikacja też tutaj troszkę podziałała. Chodź tutaj, Shani. Mam nadzieję, że dasz radę tutaj wejść. Jedna bestia mniej. Dobra. Ten ognik będzie mnie teraz wkurwiał. Mógłby. Dobra, dziękuję. Jakieś wilczki. Ojej. Jedna bestia. Całe stado wilków. Tak. Ta droga prowadziła no do Lee i do magów wody. Dobra, dobra. I to chyba normalnie czegoś takiego nie było, nie? To modyfikacja tutaj zdziałała. Takie cudeńka. Tam już coś się dzieje. O, taka wypasiona skrzynka. Tutaj chyba gdzieś siedział Gorn, Torlof i reszta chłopaków, nie? Takich, co najbliżej Lee byli. Chyba tutaj było. Widać, że już kuferki bogatsze są, nie? Został nam chyba jeszcze jeden smok. Tak mi się wydaje, w tej górzystej fortecy. Shani, musisz... A, tam są siedziby magów. Tutaj chodź, skarbie. Do mnie chodź. Tak jest. Tu jest siedziba Lee. Przynajmniej kiedyś była. Dobra. O kurwa. Już idę pomóc. Dobra. Okej.
Czy tutaj będzie coś ciekawego? Nie, nie, krzesło za krzesło podziękuję. Czyli tutaj coś zostawił dla nas? Nie no, wątpię. Chociaż... No też całkiem bogaty zestaw, nie? Orkowe strzały bym wolał, ale te też mogą być. Dobra. Sztuka walki, okej. Ale myślę, że miejscóweczkę z magami chyba zostawimy sobie na następny odcinek, tak mi się coś wydaje. Spokojnie. Trochę było tego sporo ścierwa. Ale tak, zostawimy to sobie na następny odcinek. Kurde, kolejny expik, zajebiście. Tony expa, tony. To jestem ciekawy, jak modyfikacja sobie też poradziła z wolną kopalnią, jak tutaj dali coś takiego. Chociaż na razie w sumie oprócz expa to tutaj nic ciekawego nie ma. Ale może tutaj coś po magach znajdziemy. I możemy pójść tam, gdzie był kopiec rudy. Możemy. O kurde. Dobra, ale na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i na razie.